the road is improving after many, many cars, because it's stiff, compact, and it's not problem of big ruts, and it's getting the more and more grip. I'm just saying to not to think about them and to be ready, because it's not like that. For sure, it's race for IT. Yeah. Jak skarpeteczki. Wiesz, są takie, jakby ich nie było. Masz taką procedurę, co gdzie musi być zawsze? Dokładnie tak, Jachu. Musi być procedura, bo inaczej... No inaczej nie zrobisz tego szybko, jak coś trzeba będzie zrobić. Wszystko musi być w tym samym miejscu. Słyszałem, że masz w zeszycie najwolniejszy zakręt 5++ na ten odcinek. No, kwalifikacyjny jest bardzo szybki. Praktycznie no nie ma hamowania takiego mocniejszego. Jest jakby... Pod tym względem będzie trudny do podyktowania, a z drugiej strony różnice czasowe na mecie pewnie będą małe, mimo że to ma 4,6 km. I prefer the car to move. I felt too lazy on the 70, because I never used them. Tak, 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 wszystko, tylko opona. No to może być okej. Okay. Ja chcę sobie ustawić za to. Bardzo szybko, wydaje mi się, i w tych szybkich miejscach ona może mi pomóc, zakładam. Tak jak Marcin mówił, no. Ile jedziemy? No myślę, że już. You will be happy, yeah? Yes. You? Soft hands. Yes. Fast driving. Stój 60, może 6 minus, minus lewy. 100. 6 lewy in. Do 6 prawy. Przechodzi z dłuższy 35 plus plus prawy. Ładnie. Jak na popow otwarty, to jakoś ratowane było. Pięknie. Nie moja wina, Szymon. Wiem, widzę. Moja wina, ale no nie jestem w stanie. Ja widzę, że to nie dzieje się w takim momencie. It was really good and I was going to the exit and I could flip and directly I opened popow. We will change the popow. Można by powiedzieć tak, tylko odcinek kwalifikacyjny, ale na takim rajdzie myślę, że można to nazwać jako 30% całej roboty. Bo wiadomo, że ride ride'em, ale bez tego odcinka jakby czyścić drogę, no to cały jest problem z piątkiem. Czyli 90 km jedziesz, nie 90, jedziesz pierwszą pętlę, 48 km po drodze, która może być pół do sekundy na kilometrze wolniejsza. Więc łatwo już jest mieć straty typu pół minuty, z samego tego, że masz gorszą drogę. A my mamy raczej dobrą drogę, no otworzyliśmy popów, to był jedyny minus, ale ta strata myślę, że nas kosztowała jedną pozycję, bo Szwedów byśmy nie dogonili, a może przed Martinem Sesksem byśmy byli. Łotyszy byśmy dogonili. Łotyszy tak, Szwedów nie. Czyli... Ale dookoła nas sami Skandynawowie i bałtyccy kierowcy, nie? No oni są u siebie. Norwegia, Szwecja, jakiś tam Fin. No i my z Polski. I love driving for sure, I've been missing it, but yes, it's 70 km of testing before a big rally like this with so many good drivers. But the enjoyment and passion for what we do as a family, it's a great thing. Akurat w Polsce nie mamy wielu mistrzów Europy. Jest Nopes wielokrotny, Igor jednokrotny. Kajto, Wojtek Kuchała, a kto tam jeszcze? To tyle. Poloński Darek. Darek. Babarcie. I 7 Hołek. Jeszcze może trzykrotnie, no. No Kajto, oczywiście, wiedziałem. A nie Kajto. I Jarek. Zasada. Zasada. Dokładnie tak. Pełen multitasking. Pełna moc. Dobrze. Konzo. Dobrze. Konzo. sekund. 5. 4, 3, 2, 1, jedziemy 50, szczyt 200, 5 prawy, slip, przechodzi
za szczytem prawy, wzdłuż 34, prawy krótki zahacz do lewy i prawy tylko zahacz i 3 plus plus lewy nie ciąć, do zahacz prawy 50, prawy zahacz do tylko przytki 6 minus lewy. Prawy krótki, tylko zahacz, przechodzi 6 lewy, 70, szczyt, 40 za szczytem, 6 minus, prawy nie ciąć, 40, wzdłuż, lewy, tylko zahacz, do 5 plus, prawy nie ciąć, przechodzi szczytem, 5 plus, prawy, wzdłuż, 40 na asfalt, 3 plus, prawy. Tam powiozło trochę w lasku. O Jezu, powiozło. Myślałem, że będziemy ćwiartkę spawać dzisiaj, ale na szczęście nie. Spoko. Wyglądało to ze środka godu. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej na tych średnich, wiesz, Jaku? Bo strasznie było auto powolne na asfalcie, no ale nie przewidziałbym tego przed. A Osberg był na 80. No te miękkie założyliśmy i jakby mi ktoś powiedział, to bym powiedział, że wiesz, jakby asfalt był śliski, a on nie był śliski. To możemy wziąć te miękkie i pojechać na nich tym pierwszym pętlę. Pewnie tak. Pytanie tylko jak jest z tym, z tą ścianką boczną. Ale jeśli chodzi o temperaturę i o wilgoć, to wydaje mi się, że tak. To jest typowa Szwecja, co? No. Auto Szweda. Dzisiaj mamy 8 stage'y. 8 stage'y. Niektóre jechałem już 3 razy w życiu. Na przykład Colin Crest dzisiaj będziemy jechać, to jechałem to w zimie. W zimie to jest taki, wiesz, lajdowa hopa. A teraz się okazuje, że tam jest tak wąsko między skałami. Dobrze, w zimie o tym nie wiedziałem. Colin McRae tam mega tak skoczył, że prawie tyłem do przodu się już obracał. Pełnym gazem naszedł, jak nigdy. Tell me what you're going to take. What do you have? Soft, medium, hard? Is that your range? Yeah, we have three compounds. The soft tires, 70s, 80s, which is medium. We are mainly on this rally on these tires. No i pewnie spodziewasz się, że będzie dużo cieplej tam na ten pierwszy? Na pewno dojedziemy i nie będzie cieplej niż to. Potem o tej 11. Kojarzy, że w tym lesie jest takie uderzenie chłodu. Piątka. You know what to do. Yes. Trzy, dwa, jeden. 33 plus prawy przechodzi od szczytu, 5 plus lewy, bardzo długi in, do 5 plus plus prawy krótki. 80 prostuj, 5 prawy krótszy, zahacz, 5 plus lewy tylko do 6 minus prawy i od szczytu 5 plus lewy min. Dzięki. Wskoczył mi ten bieg, no. Przepraszam wiem. Cię. Wszystko jest... Dobrze, że potem wstałeś, nie przełączaj. Wyskoczyło mi hold, nie widziałem. Do lewy min, 4 plus prawy min. Przechodzi 6 plus lewy. Idzie. Bardzo dobrze. Utrzymujemy się w drodze. Hopa, kolina wysoko. Tak ludzie tak na dole tam byli. Ładnie idzie. No zgasiliśmy na starcie na pierwszym. Chciał Miko z dwójki ruszyć. Nagle error wyskoczył. A tu 5 sekund do startu. I nie wiadomo było, czy mam bieg, czy nie. I potem jeszcze oczywiście puściłem sprzęgło, zgasło. No i tam 5 sekund. Ale to bardziej twój błąd, czy tego erroru? Mój. Nie, error jest, ale trzeba mieć sposób na niego. Delikatnie popuścić sprzęgło i wtedy dwójka wskoczy. Już teraz dwa razy zacząłem rzucać bieg 20 sekund przed startem, żeby mieć czas na to. Jeden plus...
prawy na długi szczyt. Przechodzi 6 minus prawy, krótki 160. 7 plus lewy na skok prosto. Przechodzi prawy 50. Od szczytu może 5 plus prawy długi, in 60. 5 minus lewy, soft, nie ciąć. Przechodzi za szczytem 6 prawy, średni 130. Hamuj 4 minus lewy, zacisk 2 plus. Smak Azji w Szwecji. Nie wiem, tak jak Yahoo, codziennie klopsiku, że dzisiaj Pad Thai. Bardzo dobre jedzenie. Takiego jeszcze nie piłem. To jest zupa jarzynowa? Idziemy na drugi dzień rajdu, 108 km, czyli 57% rywalizacji przed nami. Można powiedzieć, że rajd się dopiero rozkręca. Dzisiaj pierwszy odcinek, taki 5 km rozgrzewkowe, potem 20 km najdłuższe z rajdu, taka typowa fińska droga. Następnie odcinek 14 bodajże kilometrowy i 13 albo 14-kilometrowy power stage, który jest bardzo, bardzo szybki, z kilkoma takimi szczytami, na których będą duże skoki prosto w zakręty, a z tego właśnie odcinka Power Stage nie ma onboardów z zeszłego roku, ponieważ będzie to odcinek odwrócony, więc będzie interesujący. Fajne ściganie się zapowiada. Etiopia i Kolumbia. Etiopia ma... Kolumbia ma ósemkę, a dziewiątkę ma Etiopia, najmocniejsze. Kolumbia łagodniejsza w zapachu. Gorzka. W pierwszym takim poczuciu bez smaku, a potem taka uderzająca. O! Łagodniejsza w zapachu, ale kwaśna. Kwaśna jak takie espresso włoskie. Nie, bo są takie, lubię waniliową. Są takie kwaśne espressa. To ristretto jest mega kwaśne. Nie? No, te takie włoskie. A Szymon jest smako, czyli lubi waniliową. To miłego dnia. No. Trzymaj kule. No nie możemy w drogę trafić, tak jest ślisko, że latamy po rowach, a wszyscy jadą szybciej. Nie wiem, o co chodzi. Jest dużo czyszczenia, wiadomo, ale oni też czyszczą. No ale sporo osób to samo mówi. Ostberg to samo już. Wiem. 40. Już się bałem, że się nie pomieścimy w te drzewa i tu stracimy 60 metrów. Bo nie ufam szóstkowym zakrętom. 6 plus prawy, to powinien się przytulić i przygłosić dopiero tu. Nie wiem, czy tam kamienie, to co mija. Tylko zahacz można dać. Yeah.
speed. Jesteśmy na mecie rajdu Skandynawii, który okazał się dla nas bardzo wymagającą imprezą. Starałem się najlepiej oczywiście jak potrafię. Liczyłem, że z naszym doświadczeniem, z naszą wiedzą będziemy w stanie zbliżyć się do walki o pierwszą piątkę tutaj z chłopakami, którzy jechali ten rajd w dużej mierze w niezmienionych odcinkach specjalnych w zeszłym roku. Natomiast fakty były takie, że byliśmy zdolni do walki w pierwszej dziesiątce. Brakowało nam trochę tempa. Muszę popracować nad swoją jazdą przede wszystkim i obiecuję zrobić co tylko w mojej mocy, żeby pojawić się na 80. Orlen Rajdzie Polski w lepszej formie. Trzymajcie kciuki.